się przypiąć, żeby dobrze to... No, jest gdzieś jeszcze, czy już tak, czy... Cieszymy się, że taki jest fajny odzew, jeszcze jest dużo czasu do rozpoczęcia tego marszu, już ludzie się zbierają, także to jest bardzo, bardzo fajnie, cieszymy się. No, walczymy o Puszczę, o to, co mamy tutaj najcenniejszego, ten najcenniejszy skarb dla nas. Mieszkamy tutaj od lat, nasze rodziny od lat tutaj mieszkają i mamy najcenniejszy obiekt przyrodniczy w Polsce i to jest dla nas bardzo ważne. No i chcemy jakoś zaprotestować, zamanifestować sytuację, która jest obecnie. Dalej, mimo wszystkich zakazów związanych z UNESCO, związanych z Komisją Europejską, z Trybunałem, dalej jest cięcie tego lasu. Chcemy to podkreślić, bo niektórym może się wydawać, że już nie ma tego cięcia. Cały czas pracują harwestery, ale nie, cały nie czas gadajmy. Jest to cięcie. My się na to nie zgadzamy. Występujemy tu w obronie praw. Prawa, które gwarantuje ochronę Puszczy Białowieskiej, naszego prawa polskiego, prawa wspólnotowego, prawa Unii Europejskiej, ale też występujemy w obronie ludzi, którzy tutaj mieszkają. We wsi, w której ja mieszkam, znajdują się cztery tartaki. Ja chciałem przypomnieć, że czwarta strefa ochronna UNESCO została stworzona z myślą o tym, żeby lokalna ludność mogła mieć drewno do swoich tartaków, żeby te zakłady usług leśnych, które tutaj istnieją, żeby ci ludzie mogli mieć pracę, i została też stworzona z myślą o tym, że tradycyjne domy, których jest tu tak dużo, potrzebują drewna opałowego. W tej chwili z Puszczy w nieznanym kierunku wyjeżdżają ogromne ilości drewna, ale ja nie widzę, żeby ciężarówki, które wyjeżdżają tą drogą, zatrzymywały się przy tych małych przedsiębiorstwach lokalnych. To drewno jest sprzedawane na zewnątrz. Wiemy, że dość po niskich cenach to drewno na rynku lokalnym, nawet jeśli się pojawia, jest bardzo drogie. Więc występujemy w obronie przyrody, występujemy w obronie lokalnej społeczności i praw i wierzymy w to, że te zarówno aspekt przyrodniczy, jak i społeczny są tutaj do pogodzenia i że kiedyś dojdziemy do kompromisu i Puszcza Białowieska będzie parkiem narodowym, w której i wszystkie jakby istoty żywe znajdą swoje dobre miejsce. Thank you.
Tak? Pokazać, że nie jest to ani sprawa polityczna, ani jakaś sprawa dotycząca tylko jakiejś małej grupki ludzi, że jest to sprawa ogólnonarodowa i ważna dla nas wszystkich. Dlatego tutaj przyszliśmy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie i cieszę się, że każdy spacer jak gdyby gromadzi coraz większą ilość osób. Oczywiście dziękujemy Lasom Państwowym za próbę rozdania nam wody. Super, cieszymy się. Jeszcze byśmy fajnie chcieli, żeby skończyli tą wycinkę, to jeszcze lepiej by było. Także zachęcamy ich do tego. Dziękuję za przybycie też osobom, które reprezentują nurt też wycinkowy. Cieszę się, że mogą być z nami. Mam nadzieję, że nasz wpływ podziała na tych ludzi i nasze argumenty, które mamy merytoryczne, nie jakieś wyssane z palca hasełka, tylko merytoryczne, poparte wiedzą, przekonają tych ludzi. Także ja się bardzo cieszę z tego powodu, że są tutaj i niech przychodzą do nas. Zawsze jesteśmy otwarci, pokojowi, bez żadnych wulgaryzmów, wyzwisk. Zawsze jesteśmy przygotowani na to, żeby rozmawiać i bronić swoich argumentów. Na tym polega demokracja. Także koniec mojej przemowy. Chciałbym poprosić Rafała Kowalczyka, żeby Rafał Kowalczyk jest profesorem, pracuje w IBS-ie, jest dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków. Także zapraszamy Rafała. Jesteśmy na miejscu, gdzie się odbywa wycinka. Takich miejsc w puszczy jest mnóstwo. W tej chwili cięte są takie świerki, na których ja stoję. To są świerki często 150-160-letnie. Na tym świerku spokojnie mogłyby stanąć 5 osób. Takie pniaki czasami mają 2 metry, dlatego że głowica harwestera nie jest w stanie objąć tego drzewa. Takie potężne drzewa idą pod topór, idą pod głowicę harwestera. Las jest masakrowany, puszcza jest masakrowana. Jeśli spojrzycie za siebie, w głębi widzicie suche świerki, pod którym odradza się puszcza, pod którym jest zielono, są grapy, dęby, klony. One rosły też tutaj na tym miejscu. Wszystkie zostały zmasakrowane, zmielone przez harwestery, czyli te kombajny, ciężkie kombajny zrębowe, które zostały przewiezione do puszczy, żeby szybko wycinać, szybko, zanim być może Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości zabroni tej wycinki w puszczy, nałoży na Polskę, czyli na nas podatników ogromne kary, za które wszystkie my będziemy płacić. Będziemy płacić za politykę pana ministra Szyszko, za politykę dyrektora Tomaszewskiego, którzy rzeczywiście prowadzą tą politykę, żeby niszczyć puszczę, niszczyć jej wizerunek, niszczyć wizerunek Polski na świecie, bo z całego świata tutaj przyjeżdżają dziennikarze, ludzie, turyści, pytają dlaczego, co tu się dzieje. Ja już nie potrafię odpowiadać, bo to się nie da w logiczny sposób, nie da się tego wytłumaczyć. W tym roku, tylko w tym roku w Puszczy Białowieskiej wycięto ponad 90 tysięcy świerków. Most z tych świerków połączyłby Paryż z Moskwą. To pokazuje, jak ta wycinka wygląda, a według ministra Szyszki jeszcze 1 000 000 drzew tutaj jest w puszczy do wycięcia. Nie możemy tego na to pozwolić. Oczywiście wszyscy jesteśmy tym, co się dzieje w puszczy, zmęczeni. Naukowcy, obóz dla puszczy, aktywiści, ale też polskie społeczeństwo jest zmęczone tym, co się dzieje w puszczy. Ale musimy trwać, musimy walczyć, musimy maszerować, żeby się sprzeciwiać temu, co się tutaj w puszczy dzieje. Z tego miejsca widać znacznie więcej. Ja nazywam się Zenon Kruczyński, mieszkam w Białowieży i chciałem Państwu przedstawić kilka cyfr, które zobrazują ekonomiczne tło funkcjonowania trzech nadleśnic na terenie puszczy. Tak?
To są liczby, które państwo zinterpretujecie sami. Od 2005 roku trzy nadleśnictwa, Browsk, Hajnówska i Białowieża, dostały z Funduszu Leśnego dotacje w wysokości 136 milionów złotych. Bez względu na wielkość pozyskania drewna w puszczy, eksploatacja puszczy musi być dotowana, jest nieopłacalna. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że 151 osób zatrudnionych w trzech nadleśnictwach ma niezwykle wysokie gaże. Nadleśniczy zarabia około 16,5 tysiąca średnio. Zastępca nadleśniczego prawie 12. Leśniczy 9300, tak? I powiedziałbym, to jest nadleśniczy zarabia więcej niż pani premier. To jest drugi powód. Trzeci powód, dlaczego tutaj jesteśmy zmuszeni do wyrażania głębokiego protestu przeciwko temu, co się dzieje, to są polowania tutaj. W sezonie 2014-15 łowieckim myśliwi zastrzelili tutaj 1633 duże zwierzęta, dziki, jelenie i sarny. Chciałbym państwu powiedzieć, że turystyka przyrodnicza na świecie rozwija się 6 razy szybciej niż inne gałęzie turystyki. Są powody. I tym powodem jest to, że miejsca przyrodniczo cenne na ziemi stają się dobrem coraz rzadszym. Puszcza jest taką marką, dobrem coraz rzadszym. I z punktu widzenia mieszkańca Białowieży się czuję traktowany, tak jak zresztą moi współmieszkańcy, w jakimś niezwykłym wyzysku, który trwa tutaj od lat. 151 osób żyje, powiedziałbym, na koszt 42 tysięcy ludzi, którzy żyją na obszarze puszczy. Mi się wydaje to niegodne. Tak nie wolno. Nie wolno wyniszczać marki, z jakiej może żyć cały region, cieszyć się cała Polska, cieszyć się Europa i świat. Ludzie przyjeżdżają z całego świata. Dziękuję bardzo. Dzisiaj we trzy akurat reprezentujemy Obóz dla Puszczy. Myślę, że dlaczego we trzy? Z dwóch powodów. Teraz taki mi przyszedł do głowy właściwie, że jesteśmy trochę tym symbolem takim tych dwóch trzecich poparcia, że jest nas bardzo dużo, że to obywatelskie poparcie rzeczywiście jest takie silne. Też dlatego, ponieważ Obóz to jest taki specyficzny twór, znaczy specyficzny, obywatelski, bardzo prężny, bardzo zaangażowany, rosnący w siłę i muszę wam powiedzieć, że już nie zliczymy chyba, ile osób przewinęło się przez nasz obóz. Od końca maja to już nie dziesiątki, ja nawet nie wiem, czy to nie są już nawet setki, może nawet nie. Przyjeżdża mnóstwo ludzi na krótki okres, na dłuższy, wraca cały czas. Jeszcze może o obozie. Obóz jest to taki, to jest taka jednostka, poza wszelkimi jakimiś podziałami organizacyjnymi, partyjnymi, jesteśmy taką siłą obywatelską, no logo zupełnie. Przyjeżdżają tutaj, wszyscy przyjeżdżamy prywatnie, nawet jeżeli działamy w jakichś organizacjach, czy tam się utożsamiamy z jakimikolwiek firmami, partiami. Jesteśmy tutaj jako zwykli ludzie, którym zależy na puszczy. Jesteśmy tutaj od końca maja, to już ponad 2 miesiące tak naprawdę. No i co, wszystkim nam tak naprawdę zależy po prostu na zachowaniu tego miejsca. Z bardzo otwartymi sercami tutaj wszyscy przyjeżdżamy, z otwartymi głowami. I zależy nam na tym, co nam wszystkim tutaj pewnie, żeby przestać rezać ten las, przestać zostawić go w spokoju, przestać wycinać i pozwolić temu małemu skrawkowi po prostu być. Jestem przeszczęśliwa jako reprezentantka organizacji pozarządowych, które prowadzą starania o ochronę Puszczy Białowieskiej. To już, moi drodzy, ponad
20 lat. I oczywiście ja nie uczestniczyłam osobiście w tej walce od 20 lat, ale byłam tutaj w czerwcu, kiedy rozpoczęliśmy blokady przeciwko wycince. A ostatnie tygodnie to jest praca, która jest pracą przed komputerem. Trudną, wiecie, to jest żmudny czas z tabelami danych, z dokumentami, z mailami. Ale chciałam wam opowiedzieć o tym, że podczas tych 20 lat, kiedy udawało się poszerzać bardzo niewiele, ale jednak krok po kroku ochronę puszczy, ciut, zawierać kompromisy. Jedna rzecz, którą się nauczyły organizacje pozarządowe, które tworzą koalicję Kocham Puszczę. Tutaj mamy przedstawicieli Greenpeace, mamy przedstawicieli Fundacji Green Mind, mamy ludzi z WWF-u, mamy Dziką Polskę, mamy pracownię. Cała puszcza, parkiem narodowym. Tutaj już powiedziane i nie chcę się powtarzać. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że zostaliśmy poproszeni przez lokalną społeczność o pomoc w organizacji marszu. My jako stowarzyszenie jesteśmy po to, żeby pomagać ludziom, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ochrona Puszczy Białowieskiej leży w rękach lokalnej społeczności. Ja z Puszczą związany jestem od 1994 roku i to, co widzę, to jest teraz ogromny przełom. To jest sytuacja naprawdę wyjątkowa. To kiedyś, jak przyjeżdżaliśmy tutaj, to było kilka adresów ludzi, którzy chcieli chronić Puszczę Białowieską, którzy mieli taki cel, ale specjalnie z tym głośno nie wychodzili. To byli ludzie, którzy byli naprawdę w mniejszości. Teraz to, co widzę, to są prężne ruchy społeczne, oddolne, ludzi, którzy są naukowcami, ludzi, którzy są społecznikami, różne mają zawody i mają jeden cel. Ochrona Puszczy Białowieskiej i nasza organizacja będzie wspierać ten ruch. To się jeszcze wydarzyło. Organizacja, która przez wiele lat była tutaj organizacją jedyną, która głośno krzyczała, teraz jest również z nami w postaci kilku osób. Naprawdę, to jest kilka osób. Te wartości się po prostu zupełnie odwróciły. To jest jedyny czas na to, by cała Puszcza była parkiem narodowym, bo mamy wspaniały ruch. Mamy Polaków, którzy chcą ochrony Puszczy Białowieskiej. Mamy lokalną społeczność, którą chce ochrony Puszczy Białowieskiej. Argumenty są po naszej stronie. Tak naprawdę, wszyscy naukowcy mówią o tym, że walka z kornikiem drukarzem po prostu nie ma sensu tutaj. I mówienie przez resort i przez ministra środowiska jest po prostu nieprawdą i wprowadzanie opinii publicznej w błąd, mówiąc o tym, że chroni tutaj przyrodę. To, co jest jeszcze istotne, to jest to, że tak naprawdę w mojej ocenie zaufanie do korporacji, jakie są Lasy Państwowe, się po prostu skończyło. I to jest korporacja, która zarządza Puszczą Białowieską i umówiliśmy się społecznie i na arenie międzynarodowej. Nie będziemy wycinać w strefach UNESCO. Co się stało? Ta umowa społeczna i międzynarodowa została złamana. Tak, pod pretekstem. Umówiliśmy się, że ochrona Puszczy Białowieskiej to są wartości ochrony natury 2000. Co się stało? Tak naprawdę gatunki i siedliska są niszczone na naszych oczach. Czyli co tak naprawdę? W mojej ocenie bez poważnej reformy lasów państwowych i ochrony całej Puszczy Białowieskiej, nie dajmy się oszukać. Nigdy nie będzie ten las dobrze chroniony. Także cała puszcza parkiem narodowym i to jest dla mnie ważne. I dziękuję jeszcze raz i wspieram i będziemy wszystko robić, by wesprzeć lokalną społeczność, oddolne ruchy, bo to w ich rękach jest ochrona Puszczy Białowieskiej. Oni tu mieszkają i wielkie dzięki za odwagę, za to, że zorganizowaliście dzisiaj ten marsz, a my tylko skromnie mogliśmy wam pomóc. Wielkie dzięki i wielkie brawa dla lokalnej społeczności. Wychodzą, są i to jest wartość. Dziękujemy! Dziękuję, Kasiu. Drodzy Państwo, jestem tutaj, bo wstyd nie być. Po prostu jako naukowcowi, jako pisarzowi wstyd mi nie było nie dołączyć do Państwa.
nie będę gadał długo, chcę Państwu powiedzieć jedno. 600 lat temu król Władysław Jagiełło zdecydował, że Puszcza Białowieska będzie królewskim rezerwatem łowieckim, w którym polował tylko i wyłącznie król i jego następcy. O wiele ważniejsze niż te sporadyczne polowania było to, że puszcza była otoczona troskliwą opieką przez cały zastęp ludzi królewskich, którzy bronili, by ta puszcza nie była wycinana, by nikt tutaj nie kłusował, ale też nie bronili dostępu lokalnej ludności do tej puszczy. Mieszkańcy lokalnych wiosek mogli wchodzić do puszczy i robić prawie że wszystko, poza wycinką. Mogli kosić puszczańskie łąki, mogli zakładać barcie, mogli czerpać dochody z tej puszczy w taki sposób, by jej samej nie szkodzić. Już 600 lat temu rozumiano coś, czego my chyba dzisiaj nie rozumiemy do końca, że żeby zachować puszczę i bogactwo życia w niej, należy jej dać rosnąć, należy dać jej spokój. I tak sobie myślę, że ta puszcza dzisiaj jest tak cenna właśnie dlatego, że 600 lat temu król Władysław Jagiełło podjął taką decyzję. I tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj przyjechał do puszczy Władysław Jagiełło, to padłby trupem. Trupem już jest, no ale padłby jeszcze raz. I dzisiaj króla nie mamy, rzecz jasna, ale mamy inne osoby, które podejmują decyzje na temat stanu obecnego i przyszłości puszczy. I bardzo bym chciał, żeby za 600 lat mój odpowiednik, badacz historii Puszczy Białowieskiej, mógł powiedzieć, że był taki okres w historii puszczy, kiedy było bardzo kiepsko, ale oto pojawił się ten nowy Władysław Jagiełło i podjął taką Kasia. Decyzję. I proszę bardzo. Kasia Jagiełło. Za 600 lat mamy puszczę. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, no przepraszam, Tomek jednak dał się ponieść, nie mówił do dzieci. Dzieci muszą sobie czytać książki, kupcie sobie ryjówkę przeznaczenia i to będzie to, co Tomek mówi do dzieci. Teraz chcieliśmy poprosić Słomę, który organizuje Dni Kultury Pokoju, które przeniósł w tym roku specjalnie z Lubelszczyzny tutaj do Białowieży. Bardzo ci, Słoma, dziękujemy, że to zrobiłeś i przez trzy dni prawie rozmawialiśmy o puszczy, artyści grali dla puszczy i dlatego chcieliśmy, i jeszcze będą grali, dlatego chcieliśmy poprosić Słomę, żeby w takim szerokim kontekście też. Czym jest dobro wspólne i czym jest dobro wspólne chronić? No, czym jest dobro wspólne, to jest takie retoryczne pytanie, które uważam, że powinniśmy, i namawiam was serdecznie do tego, żebyście jak najczęściej zadawali to pytanie sobie samym, i żebyście zadawali to pytanie swoim dzieciom, swoim matkom, swoim wnukom, ponieważ jednym z narzędzi, przy pomocy których będziemy mogli uniknąć podobnych konfliktów w przyszłości, i liczę, że to jest jedno z narzędzi, które może nam, wam i nam pomóc rozwiązać ten bieżący konflikt, to jest po prostu przenosić bardzo istotne elementy naszej rzeczywistości na płaszczyznę dobra wspólnego. I teraz czym jest dobro wspólne? No między innymi dobrem wspólnym jest to, o co dbają różni ludzie. To jest dobro wspólne, to jest coś, co nie jest własnością jednej osoby, ani nie jest własnością jednej organizacji, tylko jest wspólną własnością wielu różnych ludzi i wielu różnych grup. No jednym z przykładów dobra wspólnego jest pejzaż. Oczywiście dobrami wspólnymi powinny być i są lasy. No jednym z przykładów takiego występującego i poniekąd jakby uznawanego przez nas wszystkich mniej lub bardziej świadomie, dobrem wspólnym jest woda. Tak jak prawo mówi o tym, że nasze ludzkie dojście do brzegu każdej z rzek powinno być wolne i te rzeki jak gdyby nie powinny być zagradzane. Jeszcze to jest ta resztka tego niegdyś wszechobecnego pojęcia, czym jest dobro wspólne. Otóż Puszcza Białowieska jest naszym dobrem wspólnym. My, kochani mieszkańcy Białowieży i ci, którzy jesteście zdania, że minister postępuje zgodnie z waszymi poglądami i że postępuje dobrze, i wy, którzy uważacie, że po prostu postępuje niedobrze, my też kochamy waszą puszczę. My ją bardzo kochamy, mimo to, że jesteśmy z daleka. I my uważamy, że naszym obowiązkiem jest dobro wspólne chronić. Czym jest dobro wspólne chronić?
z mojego punktu widzenia jest moim obowiązkiem. Bo to, żeby jakiś element natury, kawałek świata mógł być uznawany za dobro wspólne, warunkiem koniecznym jest to, że dbamy o ten kawałek świata. Jeżeli się od niego odwracamy, z łatwością ktoś wprowadza tak zwane grodzenia. I serdecznie wam dziękuję, ludziom z obozu i wszystkim wspierającym obecnie, wszystkim wam, za to, że chronicie dobro wspólne. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Te rzeczy, które robicie, te ruchy, które robicie, czy które robimy, one naprawdę zdarza się, że są skuteczne. Niedawno przeczytałem o tym, że został wygrany proces gdzieś tam na dalekich kontynentach w sprawie tego tak zwanego Standing Rock. Jak długo oni musieli tam stać, jak dramatyczne rzeczy się tam odbywały, ale się udało. 3 lata temu, prawie 400 dni trwała blokada w Żurawlowie, gdzie malusieńka społeczność lokalna Żurawlowa postawiła tamę potężnej korporacji. Nie będę wymieniał tej nazwy, żeby nie robić im PR-u. Ale i to się udało. Więc liczę na to, że tutaj też się uda. Musimy dojść do porozumienia. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi i znaleźć rozwiązanie na gospodarowanie dobrym wspólnym, jakim jest Puszcza Białowieska. I trzeba, i róbmy to, namówić tych, którym się wydaje, że są właścicielami korporacji dotyczącej lasu. Wszystkim tym, którzy zawłaszczają nasze dobro wspólne, mówmy o tym, że to, czym oni zarządzają, nie jest ich własnością, tylko jest naszym dobrem wspólnym i nadzieją moją jest, ja mam taką nadzieję, że wkrótce dojdzie do tego, że oni po prostu zobaczą ten aspekt i pozwolą nam i wam zarządzać tym dobrem wspólnym. Serdecznie dziękuję. Cały czas bezprawie, które tutaj jest, kierowane niby bezpieczeństwem. Dostałem odpowiedź od wiceministra Koniecznego na nasze zapytanie, o jakie bezpieczeństwo tutaj chodzi. Minister Konieczny w 2 zdaniach napisał, że żadna statystyka nie jest prowadzona, jeżeli chodzi o wypadki w Puszczy Białowieskiej. Więc jak można się powoływać na bezpieczeństwo, nie prowadząc żadnych statystyk? Nie wiem, jak ludzie na takich stanowiskach mogą takie rzeczy wypisywać. To jest jakiś nonsens. Dlatego pamiętajmy, że wycinka trwa, wracajmy tam, gdzie jesteśmy i wspierajmy dobro Puszczy Białowieskiej. Stop wycince. Dziękuję jeszcze raz w imieniu nas. Cała Puszcza Parkiem Narodowym! 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 Dzisiaj mamy
Jasia Nadler. Wielkie brawa, dziękujemy. Wow, dzięki, naprawdę. Nie spodziewałam się, słuchajcie, to było, ja dałam tylko taki impuls, okej? Dałam tylko impuls, a tak naprawdę to wszystko zapaliło się samo, ponieważ każdy tutaj z nas ma bardzo gorące serce. Także dzięki wam wszystkim za przybycie, naprawdę. To już dziękujemy za wszystko. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i cała Puszcza Parkiem Narodowym. Cała Puszcza Parkiem Narodowym.